Eliza Michalik, Onet Opinie. Dzień dobry Państwu. Pan Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej z Brukseli, jest z Państwem i ze mną. Dzień dobry. I zaczniemy, witam, ale zaczniemy rozmowę od naszego reportera fantastycznego Marcina Wyrwała, który jest w miejscowości Sarny. Dzień dobry, Marcinie. Witaj, Elizo, dzień dobry. No i tradycyjne pytanie. Jak sytuacja? No sytuacja to zależy o co pytać. Jeżeli chodzi o sytuację wojenną, to ona od tygodni się nie zmienia w zasadzie. Czyli trwają bardzo ciężkie walki w Donbasie i to niestety nie Ukraina jest tutaj stroną przeważającą. Ukraińcy oczywiście bardzo dzielnie się bronią, natomiast od wielu dni, tygodni w zasadzie już ci Rosjanie no, mielą ich tą artylerią i no cóż, trzy kroki w przód, dwa kroki do tyłu, ale w sumie są jeden krok do przodu i tak, więc tak to wygląda. Natomiast, no cóż, ja teraz jadę na krótki wypoczynek do Polski, potem znowu wracam oczywiście tutaj i mam na tej drodze z Donbasu, czyli przez całą Ukrainę, aż do granicy Polski, do której się zbliżam, mam tutaj okazję zobaczyć, jak wygląda na przykład sytuacja z benzyną. To jest bardzo ciekawe, no bo o ile jeszcze to paliwo dla wojska jest, to tutaj już na tym rynku cywilnym jest znacznie gorzej. Donbas, no to w ogóle wyjeżdżaliśmy stamtąd na oparach, bo tam tylko na talony wydawane przez zakłady pracy. No niestety talonu z naszego zakładu pracy, czyli z Onetu, nie uznawano. No więc cóż, ledwie tam wyjechaliśmy, potem jakieś 10 litrów na jakiejś stacji, potem kolejna stacja. My jesteśmy na benzynie, diesel był, ale benzyny nie było. No i gdzieś tam 20 litrów, już nam się wydawało, że to czym dalej w głąb Ukrainy, tym lepiej, ale znowu przed Kijowem, znowu 10 litrów. I tak po trochu, no teraz jesteśmy panami życia, można powiedzieć, bo mamy zatankowane auto i jeszcze w kanistrze 25 litrów, ale jeżdżenie przez Ukrainę teraz w tej sytuacji wojennej dla cywilów, no to jest droga przez mękę. A w ogóle mówisz o tym, ja cię chciałam zapytać o cywilów. Jak wygląda, już pytałam cię kiedyś, ale to było dawniej. Teraz ta wojna trwa i trwa. Co się zmienia w takim codziennym życiu cywilów? Rozumiem, że jest coraz trudniej. No to znowu zależy gdzie, bo jeżeli pojechać do Kijowa, no to w Kijowie, cóż, no ludzie, szczególnie oczywiście ci, którzy mają pieniądze, tam też jest praca, w takim miejscu jak Dnipro, jak Kijów, tam działają normalnie zakłady. Więc tam można w miarę normalnie funkcjonować, no oczywiście odliczając takie problemy jak na przykład właśnie benzyna, prawda? W pomniejszych miejscowościach to już jest trudniejsze. Ukraina jest w coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej. Pamiętajmy, że ta wojna wyniszcza ją nie tylko militarnie, ale też gospodarczo. Na czym Rosji oczywiście bardzo zależy, bo łatwiej zająć, łatwiej skorumpować mniejszy, znaczy słabszy kraj niż silniejszy. Natomiast jeżeli mowa o sytuacji cywilów już gdzieś w tych strefach przyfrontowych, no to jest masakra absolutnie. Ja podaję taki przykład z Sewerodoniecka, czyli tam już na daleko na wschodzie, gdzie trwają walki w zasadzie przez most, tak? Tam Rubiszne jest niedaleko już prawie w całości, czy też już w całości zajęte przez Rosjan. Ci ludzie tam żyją przez większość czasu w schronach, śpią zawsze w schronach, no w ciągu dnia wychodzą, sprawdzają jaka sytuacja. Nic nie działa, nic nie pracuje, więc żyją jedynie z humanitarki tak zwanej, tak? Czyli z pomocy humanitarnej. Ile tam dowiozą, tyle oni dostaną. Przed blokami widziałem właśnie ludzi, którzy na przykład hodują sobie ziemniaczki, pomidorki, żeby jakoś też na własną rękę tam funkcjonować. A więc znowu, to zależy gdzie. Duże miasta, daleko od frontu, jeszcze całkiem nieźle. Ale mieszkać w tym momencie przy froncie, no to nic miłego. Dziękuję ci bardzo, Marcin. Jak zawsze miło cię widzieć. I mam nadzieję, że się zobaczymy, jak wrócisz do Polski. Wracaj bezpiecznie. Dziękuję. Z przyjemnością, dziękuję. Bartosz Arłukowicz jest z Państwem i ze mną po relacji Marcina Wyrwała. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
Ja zacznę nie od wojny, tylko od najświeższej informacji, że na dzisiejszym posiedzeniu rządu rząd zajął się pomocą kredytobiorcom. No i między innymi tą pomocą dla kredytobiorców to dotyczy problem rosnących rat kredytów około 2 milionów gospodarstw domowych. Będą takie wakacje kredytowe, że można będzie sobie 4 razy w roku, w tym i w kolejnym, zrobić wakacje odpłacenia kredytu. Oczywiście trzeba go będzie zapłacić, ale przez kilka miesięcy, przez 4 miesiące będzie można nie płacić. No i być może rząd zajmie się też stawkami WIBOR. No nie wiem, wiem co na ten temat ekonomiści. Ciekawi mnie, co pan na to powie jako przedstawiciel opozycji. Czy to rozwiąże problem inflacji, rosnących rat kredytów między innymi? Problem polega na tym, że tego typu propozycje, one jeszcze nie są przyjęte. Daleka droga, panie redaktor, do tego musimy pamiętać, bo od słów premiera do rzeczywistości to z reguły była bardzo daleka droga, czasem niekończąca się droga. W związku z tym poczekajmy na końcowe zapisy. Zaś tak naprawdę ten problem nie rozwiązuje tego, z czym borykają się dzisiaj młodzi ludzie. Bezczynność Glapińskiego i Morawieckiego, bierne przyglądanie się szalejącej inflacji, zwalanie winy na wszystkich wokół, tylko nie na siebie, tak naprawdę ograbiło, ci dwaj ludzie, Morawiecki i Glapiński, ograbili młodych ludzi z nadziei i z marzeń, a starszych ludzi poprzez inflację ograbili z poczucia bezpieczeństwa, dlatego że to, że premier zapowiada wakacje kredytowe, okej, co nie powoduje stabilizacji raty kredytowej. Ja każdego dnia rozmawiam z młodymi ludźmi, oni są także w moim otoczeniu najbliższym. I ci młodzi ludzie są przerażeni, dlatego że wzięli kredyty na 30 lat. I spłacając raty 2200, 2500, 2800 miesięcznie, spłacają tak naprawdę 200-300 zł kapitału, a resztę płacą po prostu odsetki. Tak. I to jest coś, co odbiera im nadzieję i radość życia. W tej chwili w ogóle problem jest taki, że wszyscy, którzy się znają choć trochę na ekonomii, a to śledzę, mówią, że inflacja zostanie z nami na długo, ale bardzo wiele w inflacji zależy, wbrew temu, co mówi rząd, nie od czynników zewnętrznych, tylko właśnie od polityki rządu, bo inflacja tylko w pewnej mierze jest zależna. Oczywiście wojna, pandemia mają na to wpływ, ale polityka rządu może to bardzo zmienić na korzyść lub na niekorzyść. Jak pan ocenia politykę naszego rządu? Czy ona pozwala mieć na nadzieję, że w perspektywie choćby 2-3 lat coś się istotnie zmieni, na przykład dla tych młodych ludzi, o których pan mówi? Znaczy, ja przypomnę jakby uzasadnianie inflacji, która, przypomnę, w momencie rozpoczynania się wojny sięgała około 8%. Pamiętamy wszyscy, jak premier Morawiecki publicznie mówił, że przyczyną inflacji na początku była pandemia. Potem byli właściciele sklepików, którzy nie chcieli obniżyć cen. Teraz inny jest Putin. Szalejącej inflacji w Polsce oczywiście część winy jest w świecie zewnętrznym i w tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale znacząca część jest w kompletnej, skrajnej niekompetencji prezesa Glapińskiego, który stał się właściwie stand-uperem i rywalizuje z premierem Morawieckim o pierwsze miejsce stand-upów w polskich mediach. Te jego wielogodzinne konferencje, ta buta, ta arogancja i taki pokazowy, skrajny brak kompetencji obnażyły to, z czym dzisiaj mamy do czynienia w Polsce. Szalejąca inflacja, niekontrolowane kompletnie ceny, rosnące raty kredytów, de facto brak możliwości spłacania tych kredytów, bo ludzie podpisywali umowy na określoną ratę, a dzisiaj mają czasem ją 100% wyższą. W związku z tym to są naprawdę bardzo poważne problemy. A jak pan sobie tłumaczy mimo wszystko wciąż jeszcze wysokie notowania rządu w świetle tego, o czym pan mówi, co jest prawdą, ale jednak to nie jest tak, że skokowo na przykład PiS-owi spada? Mamy bardzo trudne otoczenie zewnętrzne, panie redaktorze. Jesteśmy w ogóle w bardzo trudnym, długim czasie. Proszę zwrócić uwagę, że od 2 lat de facto byliśmy zamknięci w domach. Duża część z nas nie mogła pracować w normalnym trybie. Kiedy pandemia powolutku zaczęła zmniejszać swoje zasięgi, wybuchła wojna. Zawsze w sytuacji zagrożenia wewnętrznego, jakim była pandemia, ale też zewnętrznego i takiego zagrożenia, jakim są spadające bomby, powoduje to, że ludzie nie chcą, ludzie nie szukają wyborów, nie szukają emocji politycznych, chcą stabilizacji. Tym to tłumaczę. Z danych, które Ministerstwo Finansów, zostajemy przy pieniądzach, musiało przysłać do Brukseli, wyniknęło, że 72% deficytu budżetowego Polski jest poza kontrolą parlamentu. Szczerze mówiąc,
Sama się zszokowałam, bo nie sądziłam, że aż tyle. To są takie dane, których nie możemy widzieć na co dzień, bo polski rząd po prostu liczy według innych kryteriów ten deficyt, ale Bruksela ma takie swoje kryteria, w których no nie można oszukać. 72%, prawie cała kasa publiczna, 3/4 poza kontrolą parlamentu. Jest pan parlamentarzystą, no co prawda teraz w Brukseli, ale co pan na to? No, 12 lat w polskim Sejmie zajmowałem się budżetem państwa, w związku z tym doskonale widzę mechanizmy, które stosuje ta ekipa rządząca. Ona wyprowadza tak naprawdę rosnący dług publiczny poza sferę analiz ujmowanych w budżecie państwa, zaś Unia Europejska ma swoje sposoby wyliczenia i wylicza, że zadłużenie Polski to jest ponad 1 000 000 zł. Tak. Wie pani, ja pamiętam taką konferencję prezesa Kaczyńskiego w roku 2015, w którym zapewniał Polaków w trakcie swoich wystąpień o tym, że będzie 1 000 000 000 zł inwestycji. Nie wiem, czy pani redaktor to pamięta. Ja pamiętam. Pamiętam. Obietnice inwestycji sięgających 1 000 000 000 zł. No to zamiast bilionowych inwestycji dzisiaj mamy bilionowe zadłużenie. 120 tysięcy ludzi, którzy zmarli z powodu COVID związanych z bezczynnością ministra zdrowia, szalejącą inflację i brak kontroli nad ratami kredytów. Takie oto mamy inwestycje. Te same inwestycje spadły w ostatnich latach z 20,1% do 16%. Jesteśmy dzisiaj w poziomie inwestycji de facto ex aequo z Bułgarią, lekko nad Grecją. No my jesteśmy inne w ogóle, państwa mają... My jesteśmy na ostatnim miejscu. Jesteśmy najgorsi w Unii Europejskiej. Najgorsi. Nikt nie jest gorszy. No, poziomy inwestycji faktycznie u nas nie wzbudzają zachwytu, szacują nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. I specjalnie dałem to porównanie do słów Jarosława Kaczyńskiego, bo to, co ci ludzie opowiadają w mediach, to powoduje, że u każdego, kto racjonalnie ocenia rzeczywistość, powoduje tylko to, że ręce opadają. Dlatego ja przed sekundą, przed spotkaniem z panią słuchałem premiera, który w kolejnym swoim stand-upie opowiadał o Platformie, o Tusku, opowiadał o wszystkim, co się działo w Polsce 10, 15, 20 lat temu, a tak naprawdę nie daje żadnej nadziei młodym ludziom, bo to, że wakacje kredytowe, okej, ale ten kredyt sam się nie spłaci. Czas spłaty tego kredytu się po prostu wydłuży. Premier nie robi nic, żeby zmniejszyć proporcje spłaty kapitału do oprocentowania stosowanego w bankach. Premier nie proponuje sytuacji, która by stabilizowała sytuację finansową młodych ludzi, którzy kredyty hipoteczne pobrali. De facto proponuje wakacje od czegoś, co i tak kiedyś trzeba będzie spłacić. Panie pośle, a po co się robi, wytłumaczmy ludziom, coś takiego jak wyprowadzanie deficytu poza budżet? Dlaczego nie można sobie tego deficytu mieć w budżecie? Co to daje rządowi, że tak sobie tam ci chcą wyprowadzić to poza kontrolę parlamentu? To jest wprowadzanie w błąd, to jest wprost. Wprowadzanie w błąd obywateli o stanie finansów naszego państwa i nieudolna próba wprowadzania w błąd struktur unijnych, ponieważ Unia doskonale sobie radzi z wyliczeniem stanu zadłużenia Polski, zaś dla potrzeb propagandy partyjnej, rządowej mówi się o skali zadłużenia zupełnie innej niż ta, która jest realna. Jeżeli skala tego zadłużenia rozjeżdża się w setkach miliardów złotych, to znaczy, że w sposób świadomy rządzący wprowadzają w błąd opinię publiczną. Co będzie z naszą praworządnością, chcę zapytać, no dowcipnij się, chociaż to jest czarny humor, są tacy, którzy piszą na Twitterze codziennie, no to kolejny milion dla Polski, kary i tak dalej. Ta kwestia jest ciągle nierozwiązana i z jednej strony mamy taką sytuację, że Polska jest chwalona za pomoc Ukraińcom, za dobre odnalezienie się w sytuacji i tak dalej i moglibyśmy teoretycznie na tym skorzystać, gdyby nie to, że polski rząd jest skrajnie antyunijny, co przejawia się między innymi no właśnie w stosunku do praworządności, za który to stosunek jesteśmy karani. Jak to teraz wygląda z pana perspektywy i co będzie dalej? Po pierwsze, uchodźcom z Ukrainy pomogli zwykli ludzie. Moi sąsiedzi, pani sąsiedzi, nasi przyjaciele, każdy z nas robił co mógł. Ja nie widziałem zaangażowania rządu w systemową pomoc dla Ukraińców, którzy opuszczali swój kraj. Zaś widziałem za to pracujące w stylu komercyjnym na przykład polski holding hotelowy, czyli państwowa instytucja zagadująca 54 bardzo ekskluzywnymi hotelami, które w tym czasie pracowały komercyjnie w dużej części. W związku z tym to, że Polki i Polacy postanowili i zdecydowali się pomóc, świadczy to o dużym sercu i dużej empatii naszych obywateli. Ale potem tym obywatelom, którzy otworzyli drzwi swoich mieszkań dla uchodźców, nie pomógł już nikt. Ja właśnie każdego dnia odbieram telefon od właścicieli hoteli, ośrodków czasowych, którzy z dobrego serca przyjęli uchodźców, no ale zbliża się sezon, oni muszą wrócić do swojej pracy.
i de facto nie mogą dogadać się z przedstawicielami rządu w terenie. Ci ludzie z Ukrainy, którzy schronili się w tych hotelach, muszą je opuszczać, nie mając przed sobą żadnej wizji ani takiej nadziei na dobre życie. Taka jest prawda. Zaś praworządność jest czymś zupełnie innym. Tego w ogóle nie wolno wiązać z pomocą udzielaną przez Polki i Polaków Ukraińcom. Dlatego, że praworządność w Polsce łamie Morawiecki, Kaczyński i Ziobro. I to oni są odpowiedzialni za to, że 700 miliardów złotych w Polsce mogłoby być, a ich nie ma. Nie dlatego, że to Ziobro dzisiaj szantażuje politycznie zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego. I de facto lider partii 0,7% trzyma w szachu obóz rządzący. A cierpi kto? No cierpią Polacy. Przecież my potrzebujemy tych pieniędzy. Po pandemii ludzie, którzy stracili firmy, stracili pracę, którzy dzisiaj pomagają uchodźcom z Ukrainy, te pieniądze są przeznaczone dla nich. I dzisiaj Ziobro te pieniądze im odbiera, ponieważ szantażuje politycznie dzisiaj Kaczyńskiego i Morawieckiego. Z perspektywy Brukseli nie wiem, czy w ogóle się o tym mówi, ale był jakoś w sposób godny skomentowania odebrany ten wczorajszy atak na ambasadora Rosji w Polsce? Niestety mówi się tutaj o tym w kuluarach brukselskich, dlatego że ta informacja poszła de facto w cały świat, na pewno do całej Europy. To pokazuje tak naprawdę kompletny bezład państwa. Po pierwsze, co ten ambasador jeszcze robi w Polsce? Po wielu słowach publicznych, które wypowiadał, po tym, co się dzieje na Ukrainie, po tym, jak Polacy przyjęli miliony Ukraińców do swoich domów. Czyli powinno się go, Polska powinna go po prostu wydalić. No, są narzędzia dyplomatyczne, które służą ku temu, żeby takie sytuacje rozwiązywać. Nie zrobiono tego. Nie zablokowano skutecznie wizyty ambasadora na cmentarzu. I w końcu państwo polskie, co by nie było, zobowiązane do chronienia dyplomatów, nie dopilnowało tej sprawy. Mamy rzędy policjantów stojących wokół pewnego domu na Żoliborzu, a nie mamy policjantów, którzy pilnują porządku w miejscach publicznych. Czyli taka paradoksalna sytuacja, że jakkolwiek potępiamy Rosję i możemy potępiać jej przedstawicieli dyplomatycznych, jakkolwiek byśmy sobie nie życzyli ich obecności, to jeśli już są, to powinni być chronieni tak jak przedstawiciele każdego innego państwa. Ja rozumiem, że fizyczny atak na tak wysokiego rangą dyplomatę jest po prostu skandalem, niezależnie od tego, co robi Rosja. I będzie to miało swoje konsekwencje, oby tylko dyplomatyczne. Ale też chcę powiedzieć, że ten przykład z tą sytuacją, z oblaniem ambasadora tym płynem przypominającym krew, to pokazuje, jak bardzo ta ekipa nie potrafi rządzić. Oni właśnie w każdym wymiarze życia publicznego są obnażeni ze swojej skrajnej niekompetencji. Oni po pierwsze nie podjęli czynności, o których mówiłem wcześniej, czyli rozwiązania problemu aktywności dyplomatycznej ambasadora Rosji w Polsce poprzez zapewnienie mu bezpieczeństwa. Czy chodzi o odpowiedzi na pytanie, co on jeszcze w Polsce robi? A jak jest tam jeszcze, dopytam, prorosyjskością lub antyrosyjskością rządu, bo od czasu do czasu wybucha taka dyskusja, czy rząd jest prorosyjski czy antyrosyjski, no bo tutaj czyny rozjeżdżają się ze słowami, no ale sytuacja jest cały czas na bieżąco aktualizowana, no bo wojna trwa. Jak pan patrzy na polski rząd? Czy on jest prorosyjski, proputinowski czy anty? Putinowski, to jest rząd, który symuluje działania antyrosyjskie, uprawia propagandę, wzywa innych do tego, żeby nakładać sankcje, a z drugiej strony proponuje zmianę, proponuje sprzedaż Lotosu Węgrom, którzy są powiązani wprost z Rosją. Tych przykładów jadących pociągów towarowych wypełnionych węglem mógłbym podawać bardzo wiele. Samolotów latających na polskiej przestrzeni publicznej pomimo zakazu latania. Wie pani, tych przykładów, gdybyśmy codziennie na to wszystko patrzyli, mogliby się mnożyć. Ale jeśli spojrzymy choć przez chwilę historycznie, kiedy spojrzy pani na postać Antoniego Macierewicza, jego współpracowników, sposób działania tej ekipy, no to czy tam można doszukiwać się antyrosyjskości czy prorosyjskości? Myślę, że każdy z naszych widzów odpowie sobie wprost na zadane przeze mnie pytanie. No to jaka jest nadzieja dla Polski na przyszłość? Co będzie za rok, za nadzieja dwa? Nadzieja jest zawsze w wyborach. Nadzieja jest w rękach ludzi. A wierzy pan, dopytam, że będą przyspieszone? Bo też pojawiły się takie enuncjacje prasowe, że może nawet po wakacjach teraz. Wierzy pan w to? Znaczy, jeśli pani spojrzy, jeśli państwo spojrzycie na to, co się dzieje dzisiaj w szeregach rządu, jak oni ze sobą walczą przy pomocy podsłuchów, haków, służb specjalnych, co chwilę czytamy o tym, że ktoś na kogoś ma jakiegoś haka. To jest jakiś wschodni sposób uprawiania polityki. To jest coś, czego na zachodzie w Europie, w parlamencie europejskim naprawdę nie widzimy.
Oni tam zakładali te na siebie te wszystkie haki, dysponują jakimiś podsłuchami wzajemnie na siebie, szachują się tym, straszą, szantażują. Ja uważam, że ta ekipa nie dowiezie się do końca planowego końca kadencji, dlatego że oni się sami wyniszczają. Oni walczą ze sobą. Największym przeciwnikiem w obozie rządzącym jest kolega z obozu rządzącego. A dzisiaj czytam o kolejnych transferach do PiS-u. Pan poseł Kowalski ma awansować, z tego co czytam w mediach, nie wiem, czy to jest prawda, ma awansować na szefa komisji śledczej. Wie pani, no, samo stwierdzenie, że Janusz Kowalski na stanowisku szefa jakiejkolwiek komisji jest już kompromitujące. No ale tak dzisiaj wygląda Polska. Oksymoron, no ale tak jest. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Arłukowicz był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i dziękuję państwu. Do zobaczenia w Onet Opiniach.